Czwarta w nocy, witamy serdecznie na kolejnych ulanych testach. Dzisiaj testujemy picie o she, czyli po polsku. O she. O ona. O ona e. Robią różnego typu napoje i my te napoje dzisiaj będziemy testować. Różne kolory, jedne są takie, drugie są takie, trzecie są takie i są izotoniki, nieizotoniki. Są wody witamizowane, przepraszam, trudny wyraz, witaminy. My dzisiaj oceniamy, które są smaczne, a które nie. Just like that. Co jest warte odnotowania, że wszystkie te specyfiki kupiłem w Żabce. Wydaje mi się, że firma O, ona, E ma po prostu jakiś deal z Żabką. Oczywiście to nie są wszystkie, na pewno jest ich dużo więcej, ale my dzisiaj udało nam się kupić 13 rodzajów specyfików. Teraz robimy coś, co robią czarodzieje i za chwilę wracamy, kiedy stół będzie zastawiony od stóp do głów. Turururu! Turururu! Kolorystycznie to naprawdę wygląda jak no tęczowo, bardzo tęczowo. Pachnie naprawdę laboratorium Dextera. I numer jeden. Ptyś nie. Pachnie jakimś lekarstwem. Było kiedyś takie pomarańczowe. To smakuje jak ptyś, tylko jest mniej gazowane. Gazowany napój marny. No smakowo pomarańcza, taka nawet w miarę bym powiedział, tak. Jeszcze z tymi takimi z włóknami. Nie no, marne. Marnej jakości gazowany napój pomarańczowy, tak bym to określił. A to jest picie, czy nabój do spryskiwaczy? To jest kamikadze. To jest sok ze smurfetki. Patrząc na kolor, myślę, że to musi być bardzo zdrowe. Niegazowane. Niegazowane, dość słodkie. Nie wiem, jaki to jest nawet smak. Ale jeżeli to ma coś robić dobrego, to patrząc po kolor, nie chce mi się w to wierzyć. Picie ma być przyjemne, przecież doskonale, Piotrek, wiesz. Jesteś też smakoszem, jeżeli chodzi o napoje wyskokowe, prawda? Nie smakuje mi to. Są drogie napoje wyskokowe, które tobie nie smakują i ich nie pijesz. Pijesz to, co ci smakuje. Tak, chemiczny landerkowy taki. Nie, ja to w ogóle nie. Stawiam minus. Przepraszam, nie smakuje mi to. Tutaj masz jakąś herbatę, chyba. Herbatę! Ja pozdrawiam mamę i tatę. Trujeczka. No tak, to jest jakaś herbata. Dobra słodycz, taka nieprzesadzona. I czuć ten aromat herbaty. Większość tych iced tea okay. Są dość takie słodkie, prawda? Że ta słodycz zabija smak, ten tak. Aromat herbaty. Trujeczka pozytywnie. Ten kolor to mi coś przypomina. Pokaż. Takie kolory to ja wiem, jak się pije, mój drogi. Number four. Ojej. Michaś, to nie to. Kurwa, to nie to. Ciągnie jakąś miętą, jałowcem. Tragedia. Sam smak miałbyś w momencie, kiedy byś z kranu otworzył wodę i do tego wrzucił troszkę mięty. Odradzam to, nawet jak ktoś myje zęby, to odradzam. Niech kolor was nie zmyli, bo mnie zmylił, ale to nic dobrego. Czy zapach jest taki... Nie no, tutaj to jest grejpfrut. Nie jest słodkie, jest kwaśne. To mi pasuje. Kwaśne, niegazowane. Kwaśne, ale nie za kwaśne. Kwaskowe takie. Znaczy, jak jesteś spragniony, wrócisz po jakimś rowerze. To dobre. To jest dobre. Jak się spocisz na przykład. Ty jako sędzia na przykład mógłbyś sobie po takim meczu coś takiego chlusnąć. Bo takie orzeźwiające, prawda? Tak, i nie słodkie. Number six. I żeby nie było, że to jest dziewiątka, bo szóstka, albo kropkę postawiliśmy. Tak, tutaj profeska. Co to jest za zapach w ogóle? Tutaj coś pływa w nim. Welonów napuszczałeś? Kurczę, ciekawe to jest, nie? Co to jest? Ja nie wiem, jaki to ma smak w ogóle. Cytryna jest na pewno, nie? Nie jest to charakterystyczny smak na pewno. Ciekawe to jest. Co to jest w ogóle ta szóstka? Interesting. Nie no, jest właśnie słodkie, ale nie tak bardzo. Nie, tak nie bardzo. Jest tak bardzo. No pachnie pomarańczami jakimiś. Nie no, to ewidentnie pomarańcz. Kwaśny pomarańcz. Mocno pomarańczowe, niegazowane. Do czego to jest podobne w smaku? Do tych takich napojów pomarańczowych, które były w woreczkach, które się przekuwało. Do takich oranżat niby. Tak. A, wiem do których napojów, wiem. Do takich przekuwanych. To jest bardzo podobne. To jest dobre. To jest dobre. Ósemeczka. O, to ładnie pachnie. I wiesz, jak to jest zapach? Tropikalny. Gazowany. Tak, gazowane, czyli lepiej się będzie bekać. Tropik. Taki trochę monsterem, tak jakby tym mango, tak. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Number 9. O Jezu, to w ogóle... To zielskiem pachnie. To... Towarem to pachnie. Mięta, dziurawiec, Maria Juanita i do tego jeszcze lubczyk. Na pewno jest gazowane. Pachnie towarem, też jest plus. Po smaku jest taki trochę jak tonik. Ty, ale czuję, że mnie szarpie teraz po tym. Do drinków dobre. Tak, do drinków. Smakowo do drinków okej. Okay. Dziesiąteczka. Zapach, znaczy ten kolor, no taki wiadomy. Cytryna, ale chemiczna strasznie. W zapachu też taki chemiczny. To mają być napoje, które mają służyć sportowemu trybowi życia. Jestem na minus. A mam wrażenie, że jest tu wpierdolone tyle chemii, że nie wiem, czy to jest zdrowe. I w zapachu, i w smaku tą chemię czuć. Tak. Oglądałeś Ocean's Eleven? Oh yes, that's right, boy. Ooh. Jak perfumy.
wiśnia, słodka i to jest akurat dobre. Przeraża mnie tylko ten kolor. Truskawkę ja tutaj czuję też. Badziewie do badziewia. Kolor jest taki... Nie przekonują mnie te kolory, no. To nie była wiśnia? Truskawka. Malina. O, to chyba jakiś grejpfrut. No mi nie smakuje. Kwaśne. Ale tak pachnie dziwnie, tak. Nienaturalnie. Nie no, powiem wam, że jestem w wielu miejscach na minus. No i ostatnia, trzynastka, czy będzie pechowa? No miejmy nadzieję, że nie, bo tutaj tak naprawdę nie ma w czym wybierać. Kolor taki jak cola trochę. Jakiś iced tea? Tak, to jest na pewno iced tea, brzoskwiniowe. Brzoskwineczka, brzoskwineczka. Nie wiem, czy czujesz, ale ona ma taki tą słodycz dziwną. Dziwna słodycz. Czekaj, bo tak jak chomiczek z tych poidałek. Na plus jestem. Na tle tej całej konkurencji to nie najgorzej. Spodziewałem się, ja wiem, że lekarstwa, które też są przeznaczone dla chorych, nie zawsze są smaczne. Piłeś tran? Tran nie jest smaczny. Czy jest zdrowy? Ojej. Oj, Piotrule. Ja jutro będę biegał. Jestem zawiedziony. Większość jednak byłem na nie. No ale zacznijmy od tych, które uznaliśmy za najgorsze. Mięta, jałowiec, tragedia, pasta do zębów. Tak, co to było? To było to. Co to było? Spielberg. Numer 4. Oshi Vitamin Water. Tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o cytrynę... Pokaż tak, żeby każdy widział. Omijać. Nie czuliśmy tutaj tej cytryny. Nie pić tego. Zero kalorii, więc generalnie zdrowe. Co jest zdrowe, niekoniecznie musi być smaczne. 500% witaminy C, pewnie dziennego zapotrzebowania. Do piekła z tym. Jest witamina, niacyna, biotyna, witamina B. Nie. Smaczne to nie jest. Ale dwa minusy miałem przy jedynce. Tak, przy jedynce tak, to był jakiś... Pomarańczowy, ptyś, gazowany, marny. Niby w puszce, wydawałoby się, że powinno być... Energy Vitamins. Ale przynajmniej jest zdrowe, bo są witaminy i minerały. Niacyna, biotyna, cynki, selen. Gluten free dla wegan. To na pewno musi być zdrowe. Niegazowany, słodki, nie smakuje mi chemiczny, randrynkowy. Co to jest? Ja po prostu napisałem tylko nie. Number two. Nie i dałem dwa minusy. Pio, pio, pio. To jest smak wieloowocowy. A, multifruit, dlatego nie mogliśmy zlokalizować. Jeżeli nie macie jeszcze plakatu Krzysztofa Piątka, możecie mieć go na butelce. To dajmy tą dziesiątkę. Jakaś tam cytryna z czymś była. Chemiczna cytryna, niegazowany, chemiczny, straszny zapach. Co to było? Pio, pio. I on jest zero. O smaku cytrynowym. A, czyli to w ogóle było cytrynowe. Ale tu w innej pozie jest. Kalorii? Siedem kalorii to Nie było to smaczne, ale najwyraźniej jest zdrowe. Dobrze, lećmy dalej. Czekaj, to była dziesiątka, tak? Tak. Jedenastka. Ta wiśnia, która nie jest wiśnią. Nie. Zapach perfum, truskawka. Słabe, niesmaczne. I kolorowe. Dziwny kolor, co to jest? Oshi Vitamin Water. Red Grape. Smoczy owoc i winogrona. Jest w tym jod, cynk, witamina B12. Możecie też pić wodę z kranu. Że jest pio na okładce, albo że są witaminy i tak dalej. Ale co w tym, to wszystko ma być przyjemne, ma być smaczne. My jako grubasy, ulańce, stawiamy przede wszystkim smak. Nadwagę. A co miałeś napisane, że co to jest? Grejpfrut kwaśny cytrynowy chemiczny. Numer 12. Tak. Zobacz, jakie tutaj piękne logo. Łączy nas piłka. Piłka do metalu. Miejsce 8, bez barwników. Bez barwników. To jest akcja. Ten ma 180, a ten 0 ma 7. To, co mówisz, że do drinków smakowo tak, by pasowało. Tak, pod drinka by pasowało. Gazowane, dziurawiec, mięta. Maria Juanita. Jaki dziurawiec? Ciągnęło strasznie tym. Towarem. Pokrzywą. No. Chociaż nie, to było nawet w miarę dobre. Nie, to bym dał wyżej, tak. Tutaj oddzielamy. No to chyba... I po jednym plusie tam, gdzie mieliśmy. To ja bym chyba zaczął od piątki, wiesz? Poprosiłbym numer 5 na ten... Na salony. Na salony. No proszę, Oshi Vitamin Water. Magnezium plus B6. O smaku pomarańczy i cytryny. No to już do czyśćca. Cytryna ciekawa, niespotykana, kawałki cytryny. Numer 6. Oshi Natural Sports Drink. Pomegrante. Pokaż, co to jest w ogóle. Co jest pomegrante? Granat chyba. Woda, wyciśnięty sok z cytryny i granatu, szczypta soli i cukier trzcinowy. Dobre. To jest mega dobre. To jesteśmy na tak. To może nawet nie do czyśćca, tylko już tak. Lepiej dajmy to. Dajmy tutaj lepiej. Siódemka do czyśćca. Kwaśny, coś tam, czego nie umiem przeczytać i dałem minusa. Oshi tych izotoników to ten najlepiej mi podchodził. Nie no, musimy dać tą dziewiątkę w końcu, no bo tu miałem malutki plusik przy niej. Witamina D plus K plus wapń plus witamina C. Jako sportowiec bym się tego nie napił, ale jako popitka to tak. Samo w sobie może nie jest idealne, ale... Jako tak zwany after drink. After drink? Yes, that's right. Pierwsza trójka. Pierwsza trójka. Tutaj, żebyśmy od razu dobrze to zrobili.
To może dajmy tą, ja bym dał tą brzoskwiniową, tą trzynastkę. Ja. Może być trzynastka. Zgadza się, brzoskwiniowa Ice Tea Zero nie zawiera cukrów, 5,5 kalorii. Bardzo dobre to jest, stawiamy to na dobrą stronę. To jest ok. Drugie miejsce dla trójki Ice Tea, nieprzesłodzony, cytrynowy, pozytywny, orzeźwiający, numer 3. To samo, tylko że ta jest z cynkiem, a tamta była z ołowiem. Earl Grey, czyli po prostu z tych tak zwanych... Tak, to jest ta... ile ma tutaj kalorii? Ale jest to smaczny, smaczny napój, naprawdę. Tudum, tudum. And the winner is... Ona E, witaminowa energia z magnezem i witaminą B6. I B5. Ale smakowo... Jest to zdecydowanie... Numero uno. Numero uno. A tu mamy bezapelacyjnie tych, którzy dzisiaj wygrali. Czy mogę jeszcze coś pokazać? Tak. Leptyka. Tak. I... Musisz tak robić? Gama tego jest ogromna, tak? Bo tam masz witaminy... I pewnie jeszcze połowę nie kupiliśmy. Powiem wam, co było dla mnie największym zaskoczeniem. To. Wygrała ona. Ile nas ta impreza cała kosztowała? Właśnie, bo to też jest istotne, bo chciałbym wiedzieć, ile takie zdrowe napoje mogą kosztować. Napój Oshi Zero LA, czyli to będzie Oshi Zero. Napój izotoniczny 750A. Shot, vitamin shot, który to jest? Tam są witaminy, tu są witaminy i tu są witaminy. Po raz pierwszy w naszych testach zderzyliśmy się z ponurą rzeczywistością. I tak naprawdę pogubiliśmy się w tym wszystkim. Piotruś, może żeby uczynić długą historię krótką. Ceny oscylują od 2,19 zł, te najmniejsze rzeczy, do największych 4,30 te, a wszystkie te kosztują 3,30. A te, które mają 550, czyli te 2,19. I ile całość nas taka impreza kosztowała? 30 zł. 30 zł, za 30 zł można się naprawdę dobrze zabawić. Jako, że kupowaliśmy w Żabce. Średnią arytmetyczną. Poczekaj, rabaty jeszcze mamy. Otrzymaliśmy rabatu. Złotówkę, 2. 3,5 zł rabatu. A zlewki są w jakim kolorze? Jak ekri! Chcesz zobaczyć? To, myślę, że na Instagram możemy zrobić. To nie jest ekri. Przepraszamy, co złego, to nie my. To były kolejne ulane testy, w którym Piotrek, czyli ja i Michał, kolega obecny obok, testowaliśmy niesamowitą, to była niesamowita kulinarna przygoda. Jeżeli podobała wam się, zostawcie lajka pod tym filmem, pod tym filmem, kliknijcie w dzwonek, napiszcie nam komentarz i powiedzcie, czy nas lubicie, czy nie. No, a czyje? Znaczy jest, pokaż z tyłu, bo jest podpisane. Ja nie mam podpisanego. No. Pokaż swój charakter pisma. Pokaż, jak człowiek, który ma dwa fakultety, pisze. Pokaż. Pięknie. Wszystko mam w głowie. Chyba w główce. Dobranoc. Cześć.